Witajcie. Dzisiejszy materiał trochę odbiegnie od tematów opowiadań przygotowujących nas na premierę Stalkera 2. Stwierdziłem, że będzie to dobry moment, żeby zatrzymać się trochę i wrócić do pierwszego wydanego na tym kanale filmu. Próbowałem wam wtedy opowiedzieć, w jak najprostszy sposób, dlaczego tak uwielbiam modyfikacje anomalii. Było to trochę czytania z kartki, wspomagania się Stalker Wiki, i innymi podstronkami, aczkolwiek wydaje mi się, że odczucia fana Wyszły trochę zbyt oficjalnie. Tym razem powiem Wam trochę o przygodzie, której doświadczyłem od zagrania w anomalii, aż do jego nagrywania i co chciałbym spróbować, aczkolwiek poczekajcie do końca filmu. No to co? Chyba pora zaczynać. Powiedzmy, że opowiadanie typu obudziłem się w zonie, poszedłem w lewo i w prawo, zostawimy sobie na materiału fabularne. Obiecuję, że do tego przysiądę, fortunka nieznany. Pamiętam o tobie. Będąc całkowicie szczery, zaczynając grę w Anomalii, nie oczekiwałem nic niesamowitego. Tak w kuluarach Stalkera już od dawna mówiło się, że jest naprawdę dobrze, ale wolałem się przekonać na własnej skórze. Ja wiem, że powiem to drugi raz, ale naprawdę, jeśli grałeś w trylogię i rozumiesz, że w Anomalii masz dostęp do każdej mapki ze wszystkich trzech części, to już wiesz, że dobrze zrobiłeś instalując moda. Potem dojdzie ta cała imersja. Tyle tych smaczków związanych z mechanikami, nowych mutantów i pierdułek sprawiających ogólne wrażenia z gry. Było naprawdę super. Bawiłem się świetnie, odkrywając co chwilę nowe rzeczy. System przebierania się za innych stalkerów w ogóle mi w głowie namieszał. Przez ilość dostępnych w ustawieniach suwaczków, gierka staje się Stalker hitmanem. Nie żartuję, Naprawdę musisz unikać detekcji, dziwnych zachowań i tym podobne. Potem znajdujesz jeszcze możliwość dokonywania skrytych eliminacji i całą bazę bandytów likwidujesz po cichu. Ciężko naprawdę o podobne wrażenia w trylogii. Myślę, że ten film powstaje dla ludzi, którzy trochę już na stalkerze spędzili, więc zachwycanie się podstawowymi mechanikami jest zbyteczne. Z perspektywy czasu i spojrzenia się na ten kanał wiem też, że Anomalii dał mi wielkie możliwości jeśli chodzi o tworzenie dla was kontentu. Nagrywanie do wolnych miejsc i wydarzeń, bez konieczności odpalania konkretnych gier, to wielkie ułatwienie. Nie ukrywam, że dzisiaj jest dla mnie bardziej jako narzędzie do generowania konkretnych scen, niż sposób na umilanie sobie wolnego czasu. No ale nie zmienia to faktu, że nadal bardzo dobrze się dogadujemy. Dlatego porada dla wszystkich, którzy planują własne nagrywki. Naprawdę, zamiast wszystkich trzech gier, na start... Wystarczy samo anomalii. Jeszcze jedna sprawa. Film ten powstaje głównie z powodu tego, że dostaje już całkiem sporą ilość komentarzy na rozmaite tematy. Czy to jeśli chodzi o YouTube, czy o TikTokę. Pomyślałem, żeby nagrać coś w rodzaju, nie wiem, QA. Powiedzmy, że może to być całkiem fajny format. Jeśli podoba Wam się ten pomysł, to pod tym filmem oraz TikTokiem zadawajcie pytania. W przyszłym tygodniu postaram się na nie odpowiedzieć i sam sprawdzić, czy taki format wychodzi w moim wykonaniu. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Udanego polowania strzelkarzy.